Dziś zapraszam Was na propozycje i testy komputera za 4000 zł. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przedstawię Wam moją propozycję zestawu komputerowego za około 4000 zł z dwoma różnymi kartami graficznymi, czyli jedna zostanie Nvidia, druga AMD, o tym za chwilę. I będzie także coś dla miłośników podświetlenia RGB. Pozwólcie, że teraz pokrótce omówię Wam wszystkie podzespoły. Zaczniemy od procesora. Jest to Ryzen 3 3300X, czyli 4 rdzenie, 8 wątków i taktowanie w buście na wszystkich rdzeniach 4350 MHz. Chłodzony będzie on coolerem Silentium PC Spartan 4 Max Evo ARGB, a płyty, jakie użyłem w testach, to ASRock AB450 Pro 4. Czyli na tym chipsecie, na tej płycie, bez problemu będzie można posadzić nadchodzące procesory Ryzen 4000. Pamięć RAM to dwie kości po 8 GB, Patriot Viper Blackout, taktowanie 3200 MHz i opóźnienia CL 16-16-18. Dysk SSD o pojemności 512 GB, tutaj niestety większej pojemności w tym budżecie nie udało się upchnąć. Jest to Transcend 230S na system, na gry, na całą resztę. Co do kart graficznych, ze stajni Nvidia wybrałem RTX-a 2060, Palita w wersji Dual OC, a karta AMD jest to Gigabyte Gaming OC RX 5600 XT z wgranym najnowszym BIOSem. Dodam tylko, że obydwie te karty kosztują praktycznie identyczne pieniądze. Zasilacz jest to Silentium PC Vero L3 o mocy 600 W, certyfikat 80+ Bronze, jak i przetwornica DC-DC, a wszystko zamknąłem w obudowie Silentium PC Signum SG1V Evo TGA RGB, czyli mam tutaj adresowane podświetlenie. Dobrze, przejdźmy zatem do testów. Te wykonałem w 8 grach w rozdzielczości 1080p, bo to tak jakby nie patrzył, ten zestaw jest skierowany. Gdybyście chcieli grać w rozdzielczości wyższej, no tutaj trzeba będzie pokusić się o kartę RTX 2060 Super lub też RX 5700. Do zestawienia dorzuciłem także GTX 1660 Super. Nie bez powodu, bo chciałem sprawdzić, czy warto dopłacić te parę stówek do tych wydajniejszych kart graficznych, czy być może procesor Ryzen 3 3300X będzie dla nich zbyt wąskim gardłem. I kupując, powiedzmy, GTX 1660 Super, możecie mieć w kieszeni około 400. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was już na testy. Zaczniemy od The Division 2. W tym tytule RX 5600 XT pokonuje RTX-a o 5% i jak widać GTX 1660 Super zostaje daleko w tyle. W Assassin's Odyssey to RTX 2060 jest górą, wyprzedzając kartę czerwonych o 18%. I co ciekawe, RX 5600 XT nieznacznie tylko wyprzedza sporo słabszego GTX-a. Winny takiej sytuacji jest narzut sterownika AMD na jednostkę centralną. Kolejny tytuł, w którym lepiej wypada RTX, to Ghost Recon Breakpoint. Tutaj przewaga karty zielonych wynosi 9%, a wyniki GTX-a i RX-a są do siebie bardzo zbliżone. Sytuacja odwraca się w Borderlands 3, gdzie swoją dominację pokazuje RX 5600 XT. Jak widać, karty Nvidia nie radzą sobie z biblioteką DX12 w tym tytule. Red Dead Redemption 2 to również gra bardziej lubiąca karty z obozu AMD. RX o około 8% wyprzedza RTX-a 2060 i po raz kolejny GTX pozostaje daleko w tyle. Shadow of the Tomb Raider szala przechyla się na korzyść RTX 2060, który notuje wynik około 6% lepszy od RX-a 5600 XT. CSGO RTX odnosi kolejne zwycięstwo, wyprzedzając RX-a o 16% i co ciekawe, 5600 XT o 7% przegrywa również z GTX 1660 Super. A na koniec Wiedźmin 3, gdzie RTX 2060 pokonuje około 8% RX-a 5600 XT, a na szarym końcu ląduje GTX 1660 Super. Czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, nie ma powodu do obaw, aby połączyć Ryzena 3300X z kartą graficzną pokroju RTX 2060 lub też RX 5600 XT. Te karty z tym procesorem bardzo fajnie się skalują i dopłacają 400 zł, powiedzmy, względem GTX 1660 Super,
Na wydajności zyskać możecie nawet średnio o 19%, także wynik całkiem zacny. Jedyny przypadek, w którym połączenie AMD-AMD nie zadziałało jak należy, to Assassin's Odyssey, co było widać po obciążeniu i procesora, i karty graficznej, co przełożyło się oczywiście na niższy FPS. W kwestii tego, którą kartę graficzną lepiej do takiej konfiguracji wybrać, czy RTX 2060, czy też może RX 5600 XT, zależy wszystko od tego, w jakie gry, w jakie tytuły gracie. Jeżeli jest to, powiedzmy, The Division 2, Borderlands 3, czy też Red Dead Redemption 2, tutaj lepiej o średnio 9% wypada karta ze stajni czerwonych. W pozostałych 5 grach z 8 testowanych lepiej wypada o średnio 11% RTX 2060. Co do poboru mocy, to w konfiguracji z RTX-em 2060 cały zestaw z gniazdka pobierał okolice 280 W, a zestaw z RX-em 5600 XT około 250, czyli mamy 30 W różnicy na korzyść karty AMD. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o kulturę pracy. Zestaw z RTX-em 2060 pod obciążeniem generował okolice 41,7 dB, gdzie zestaw z RX-em około 38 dB. Także zdecydowanie przemawia to na korzyść RX-a 5600 XT. No i warto też dodać, że karta AMD była chłodniejsza, nie przekraczała 65 stopni Celsjusza, gdzie RTX łapał ponad 70. Krótko podsumowując, pod kątem wydajności w większości przypadków lepiej wypadnie zestaw z RTX-em 2060, ale trzeba przyznać, że na RX-ie 5600 XT również we wszystkie gry możecie liczyć na bardzo płynną i komfortową rozgrywkę, przy czym zestaw jest cichszy, sporo cichszy, jak i również pobiera mniej prądu z gniazdka, także wybór należy do Was. Linka do obydwu zestawów macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.